witam Państwa w księgarni u Hieronima, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imieniem Hieronima Łapacińskiego w Lublinie. Przedstawiam wiele publikacji, które zostały w ostatnim okresie wydane na temat naszego miasta, między innymi właśnie mojego autorstwa. Pierwszą publikację, jaką Państwu przedstawiam, to jest ta właśnie książeczka pod tytułem Zwiedzamy Lublin. Opisałam w niej historię mojego miasta, zabytki, ciekawe postacie, legendy, herby rodowe i herby naszego Lublina. Drugą książeczkę, którą chciałam Państwu przedstawić, jest to książeczka pod tytułem Pałace i Dwory. Są opisane w niej budowle charakterystyczne dla naszego miasta, są to zabytki. Zostały one wybudowane przez rody magnackie, które przebywały i zamieszkiwały w naszym mieście. Między innymi Pałac Czartoryskich, Pałac Lubomirskich czy Pałac Potockich. Między innymi właśnie w tej książeczce znajdziecie Państwo o tych pałacach więcej informacji. Kolejną książeczką, którą napisałam o Lublinie, jest książeczka pod tytułem Lubelskie nekropolie. Zawarłam w niej bardzo ciekawe biogramy znanych Polaków. Polaków, którzy zostali pochowani tutaj na naszej nekropolii przy ulicy Lipowej. Jest to cmentarz, który został założony przy końcu wieku XVIII i na nim odnajdziemy bardzo ciekawe również pod względem architektonicznym nagrobki. Opisałam postacie, które zostały zasłużone dla naszego miasta, dla części katolickiej, części ewangelickiej, prawosławnej i inne cmentarze, które znajdują się w obrębie Lublina. Są to nagrobki znanych artystów, malarzy, prawników, architektów, ziemianie, którzy pochowani zostali na tutejszym cmentarzu, a nagrobki w różnych stylach zostały wykonane na grobach tychże właśnie osób. W stylu klasycystycznym, secesyjnym, w stylu również romantycznym zostały one wykonane w pełnych postaciach aniołów, aniołów śmierci, aniołów zmartwychwstania, czy też Chrystusa ukrzyżowanego. Natomiast kolejną taką publikację, jaką bym Państwu chciałam polecić, znajdujący się w księgarni, jest to oto książeczka, która została napisana też w ostatnim czasie przez syna, który napisał wspomnienia swojej matki Ewy Kozłowskiej, która była pokojówką w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Była pokojówką komendanta i są zawarte w tej książeczce wspomnienia, jak pracowała, jak przeżywała, jak funkcjonowała w czasie istnienia obozu koncentracyjnego. A wspomnę, proszę Państwa, że obóz koncentracyjny na Majdanku został założony jesienią 1941 roku i funkcjonował do połowy roku 1944. Kolejną publikację warto obejrzenia, warto też do nabycia jest Archikatedra Lubelska. Jest to publikacja w formie albumu bardzo z pięknymi kolorowymi zdjęciami. Zawarta została tutaj wnętrze katedry, ołtarz główny, bardzo ciekawy, pochodzący z XVII wieku, a także ołtarze boczne, które zostały wykonane w stylu barokowym. Cały kościół pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty i świętego Jana Chrzciciela jest zbudowany przez włoskich muratorów na przełomie wieku XVI i XVII. Zapraszam Państwa do biblioteki. Te publikacje, które przedstawiłam Państwu, są bardzo ciekawe i warto zapoznać się z historią naszego miasta, z historią naszych zabytków, a także powędrować śladami tych zabytków, które zostały tutaj umieszczone.